W mojej firmie poza sprzedażą bardzo duży nacisk kładziemy na obsługę posprzedażową klienta, gwarancje, reklamacje, obsługa zapytań i tym podobne. Czy Salesforce dysponuje narzędziami do obsługi klientów także po dokonaniu zakupów? Odpowiem może też na pytanie, które przeczytałam. Tak, jak najbardziej tak. Tak jak wspominałam już też w rozmowie z Łukaszem, Salesforce daje taki obraz 360 stopni, zarówno jakby od lead generation, obsługi tych prospektów poprzez przejście przez cały proces sprzedaży i właśnie także koncentrując się finalnie na tej obsłudze posprzedażowej. I tutaj dostępne jest narzędzie, które nazywa się Service Cloud, które służy właśnie do takiej obsługi zapytań, tak zwanych ticketów, najczęściej wykorzystywane przez jakby no, takich pracowników, nazwijmy to white collar, ale też jest taki moduł, tak zwany Field Service Lightning, który jest, no, można powiedzieć, częścią tego Service Cloudu. I on jakby fokusuje się na takiej obsłudze w terenie, czyli jeżeli też mamy jakiś taki biznes związany z tym, że wysyłamy pracowników, którzy muszą obsłużyć jakieś zgłoszenia na zewnątrz, czy to jakieś kwestie awarii, odczytu liczników, naprawy maszyn typu chociażby, nie wiem, bankomaty, to jak najbardziej też Salesforce adresuje taką potrzebę i dzięki temu pozwala śledzić osobie, która zgłaszała ticket czy zapytanie w czasie rzeczywistym, co się dzieje z tym zgłoszeniem, a ci pracownicy, którzy dokonują jakby tych napraw, jakiejś tam obsługi serwisowej, też w czasie rzeczywistym za pomocą urządzeń mobilnych raportują do systemu, jaki jest status danego, obsługi danego zgłoszenia.